Siema Minecraftziomy, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sajek i dziś będziemy oceniać wasze gildie na moim serwerze. Pamiętajcie o wzięciu udziału w konkursie na sponsora na zawsze. Jest to ranga za 30 zł, najlepsza w sumie na Dragonie, więc myślę, że warto o to wszystko wykonać. W tym momencie wam się wyświetla na ekranie, co musicie zrobić. No i co, no ja już wam nie będę przedłużał. Widzimy się po intrze, nara! Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie, już jesteśmy po intrze eleganckim. Słuchajcie, w poprzednim konkursie wygrał sponsora na zawsze Xardes.pl. Proszę bardzo, widzę, że masz SVIP-a, ale dajemy ci sponsora. Nic nie szkodzi, że masz SVIP-a. Proszę bardzo, otrzymać sponsora na zawsze, gościu. Wygrałeś w tym momencie rangę w sumie wartą 30 zł. Jeśli ty również, drogi widzu, chcesz wygrać rangę, pamiętaj, możesz sobie przewinąć w tym momencie filmik na sam początek. No i w sumie możesz wykonać wszystkie kroki, żeby wygrać rangę. Dobra, więc co? Co dzisiaj będziemy, słuchajcie, robić? Ja już wam opowiem, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku nie będziemy pilnować cheaterów i nie będziemy się tepać do ludzi, bo na Dragonie cheaterów nie ma, kurde blaszka, nie ma kogo banować. Więc postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku będziemy tylko i wyłącznie oceniać wasze kuboidy. Pamiętajcie, że jeśli chcecie, żebym ocenił waszą gildię w nowym odcinku jutrzejszym, zostawcie tag gildii w komentarzu, możecie napisać tag gildii. Ja się śmiało do was tepnę i z chęcią wam ocenię gildię. Dobra, więc co? Może zaczniemy się tepać, co? Tepniemy się do pierwszej gildii. Pierwsza gildia to jest HTBG. GTP HTBG 100. Okej, GM1. Dobra, jesteśmy na terenie gildii HTBG. O kurde, patrzcie, ktoś smoka zrobił na dragonie tutaj. HTBG, no kurde blaszka. Ładna gildia, fajna gildia, mi się to podoba, słuchajcie, bo to są takie pixel arty. Patrzcie, tu jest Cox, tu jest, nie wiem co to jest, ale gdzieś widziałem, o, i są miecze też. Kurde, patrzcie, tutaj mi się wydaje, że to jakiś mistrz pixel artów, słuchajcie, że jakiś mistrz pixel artów tutaj, kurde blaszka, zbudował sobie swoją gildię. A tu kolejny, patrzcie. What the fuck, gildia z pixel artów, patrzcie. Ale to jest... Co to oznacza? Halo? HTBG Love Dragon's Reveal. O kurde, elegancko. Ej, to mi się podoba, słuchajcie. Mega fajna gildia. Ja może wyłączę Vanisha, może ktoś jest. Info HTBG. Zobaczymy, czy ktoś jest online. 404 rudy. O, ale tutaj jest ludzi. Pex, user, kebab, 404. Ja bym dał mu sponsora, słuchajcie. Konto nie istnieje. Chyba źle wpisałem nick, co? Aha, bo to jest podłoga kebab, okej. Podłoga kebab. Nie ma rangi, dobra, to trzymaj, stary. Proszę bardzo, otrzymałeś sponsora w tym momencie. Za epicką gildię. Za epickie gildie, słuchajcie. Rozdaję sponsorów na zawsze, więc myślę, że warto coś takiego budować. Ale patrzcie, naprawdę, epicka gildia, patrzcie na to. Kurde blaszka. O kurde, postarali się, proszę bardzo. Dobra, wiecie co? Ja im może dałbym nagrodę, słuchajcie. Ale jaką im dam nagrodę, to ja nie wiem. Będę musiał się zastanowić. Smoka budowali, Stinki. Dobra, może Stinkiemu jeszcze dam jakąś rangę, co? Pex user Stinky. O, okej. VIP, SV, widzę, ma dwie rangi. Grope, add sponsor. Proszę bardzo, otrzymujesz sponsora na 10 dni, stary. No, za dragona, za zbudowanie smoka, słuchaj. Spójrz do góry. Aha, i chodzi o tego smoka, nie no, naprawdę episko. HTBG, epicka gildia. A ten smok w ogóle trzyma ten napis, patrzcie na to. What the fuck. Najbardziej epicki smok. Ale patrzcie, jak skrzydła zbudowali, nie? Kurde, naprawdę postarali się, to mi się bardzo podoba. Dobra, wiecie co, bo sponsor i sponsor na zawsze i sponsor na 10 dni to moim zdaniem jest dla nich za mało, naprawdę, oni zasługują na coś lepszego. Zaraz damy im jakąś nagrodę, zobaczymy co im możemy dać, bo jeszcze nie wiem, nie jestem pewien co im możemy dać, słuchajcie. O kurde, dokopałem mi się do jajka, tego nie chciałem zrobić, halo. Dobra, zejdziemy tutaj na dół. Zejdziemy na dół, zobaczymy co mają na dole, bo góra naprawdę się prezentuje epicko, ale jestem ciekaw, co będzie na dole tej gildii.
chyba w sumie nic takiego ciekawego nie ma, bo tu są takie, widzę, taka typowo magazynowa gildia, że mają tylko magazyn, tylko jakieś stoniarki pewnie gdzieś mają skitrane i w ten sposób sobie wykopali przedmioty na tego smoka na górze, ale tak czy siak, należy im się nagroda, nawet jeśli dół mają słaby, tak? Ja im w takim razie może schowam, o wiecie co? Schowam wam pod tymi piecykami skrzynkę, okej? Okay? Żeby wam nitki nie zabrał. Tylko najpierw rozwalimy w sumie to i teraz damy im nagrodę. Czekajcie, co możemy im dać? Możemy im dać diaksy, możemy im dać złoto, diaksy mi wypadły, to trzeba jeszcze raz. Mogę im dać stak pochodni, bo nie mają oświetlonej gildii, a musiałem im oświetlić. Mogę jeszcze dać im opsa na kolejnego smoka, proszę bardzo. I dam im na koniec nagrodę główną, czyli premium case'y. Case give, sajek, premium case i powiedzmy 32 premium case im się należą na pewno. Więc rozdzielimy im to tak ładnie na całej gildii, znaczy na całej skrzynce. W sumie przydałoby się to wypełnić, więc weźmiemy troszeczkę więcej i mają wypełnioną skrzynkę premium case'ami, można tak powiedzieć. Dobra, więc ja im tutaj postawię, jeszcze naprawię mi tą gildię, to chyba było coś takiego, tak chyba było ustawione. Napiszcie w komentarzu, czy tak było ustawione. Hashtag tak, jeśli dobrze ustawiłem jak to się nazywa, piecyki, no. Dobra, lecimy dalej w takim razie, lecimy dalej do kolejnej gildii. Kolejna gildia to jest JP, GTP JP 100. Okej, okay. Wow, ale patrzcie, teren gildii JP też się ładnie prezentuje, kurde blaszka. Nie spodziewałem się tego, że naprawdę takie epickie gildii będziemy oceniać. Spodziewałem się takich, z takich żółwików, wozopsa i to w sumie wszystko. Tu co prawda latającej bazy nie ma, ani latającego smoka, ale tak czy siak, to jest ładna gildia, patrzcie na to, jakie wyjście mają fajne z żółwika, patrzcie na to, bo jak ktoś przykładowo tutaj zeskoczy, to nie ma wyjścia, musiałby używać perełki, a członkowie gildii mogą sobie to rozkopać i pójść po prostu do góry. Naprawdę mega zastosowanie stołniarki, mega zastosowanie stołniarki, o sorry, to jest mój Facebook, jak coś muszę sobie go wyłączyć, dobra. Nie no, ładna gildia, naprawdę mi się podoba gildia, to jest epicko zrobione, tylko że nie wiem czy ozdabianie w ten sposób gildii ma sens, bo jak przykładowo będą sobie musieli naprawiać gildię, to będą musieli sobie dorabiać szkło takie czerwone. Ale tak czy siak, mega fajny pomysł, fajnie to wygląda jakby to był czerwony piach. Tu widzę jednego bacona, jeden bacon, jak mają drugiego, o mają dwa bacony, okej. To w takim razie możemy im dać 20 premium case'ów, damy im 20 premium case'ów, słuchajcie, za to, że mają dwa bacony i za to, że ich gildia jest ładna. Za jednego bacona 10 premium case'ów. O! Mały Rufusek! 137 zostawił suba. Dzięki bardzo mordeczko za suba. Jeśli ty również chcesz być widoczny na odcinku, zasubskrybuj w tym momencie kanał. Dobra, koniec tej kryptoreklamy, że tak powiem. Dajemy im w tym momencie premium case'a. Tylko musimy zejść na dół, bo plugin nadal... Wow! Fake stoniarka? Fake ze... Wow, fejkowe zejście. Dobra, tak czy siak, dajemy im premium case'y. Case give, sajek, premium case 20, proszę bardzo. Mi się wydaje, już jest 9 minuta tej nagrywki, że tak powiem. To mi się wydaje, że to już będzie ostatnia gildia, którą będziemy oceniać. GTP Sheet 100. Ok, jesteśmy na terenie gildii Sheet, widzę tutaj bardzo ładna drzewkarka. Bardzo ładna drzewkarka. Ja w ogóle zapominam pod sam koniec że tak powiem, ogłaszać wyników gildii, ile na ile, więc mi się wydaje, że ta pierwsza ze smokiem to 10 na 10, druga JP przez te fajne zabezpieczenia boyfarmerami i sandfarmerami to dajemy 8 na 10, a tą gildię będzie ciężko ocenić, bo no sami widzicie jak się prezentuje. Dla Sajka wiemy 2 na 10, dla Sajka wiemy 2 na 10. Dawa... wiem, premiumy dawaj. O ty kurde, cwaniaczku, wyłudzaczu premium case'ów, co to jest napisane? A wy co, Polaki, cebulaki, najlepszy, dzięki mordo za suba, piąteczka dla ciebie, taka odcinkowa, dzięki, dzięki za suba. Dobra, tutaj, no, to jest, wam szczerze, to jest dość zgrifowana gildia, ale jak chcecie premium case'y, to proszę za bardzo, dam wam premium case'y, dam wam premium case'y, jak chcecie premium case'y, to je dostaniecie, schodzimy im tutaj. Name premium case. O, proszę bardzo. Proszę bardzo.
Macie premium case'y. Chcecie, to macie. Za taką gildię mogę wam dać jedynie takie premium case'y. O, macie. Albo mam pomysł jeszcze lepszy, słuchajcie. Czekajcie. Mam pomysł. Proszę bardzo. Specjalne premium case'y dla was za taką gildię. O. Specjalne premium case'y, słuchajcie. O, proszę bardzo. Macie premium case'y swoje. Dobra, to mamy się do kolejnej gildii. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, ziomki z gildii Shit. Ale no niestety, no kurde, Blaszko, tu macie zgrifowane, brakuje wam linek w niektórych miejscach chyba. A nie, tutaj jest w porządku. Ale chyba tutaj wam brakuje. O tak, tutaj brakuje, nie, wszędzie jest. O kurde, tak na shaderach w cieniu wygląda. Dobra, zwracam honor. Zwracam honor w takim razie, wszędzie są te linki. Zadbaliście o to, dobra, to dam wam jednego premium case'a jednak, no. Case give, Zajek, premium case 1. Proszę bardzo, otrzymacie chociaż jednego premium case'a za to, że przyoczyłem te liny, że są wszędzie. Myślałem, że ich brakuje, że macie lekko zgrifowane, ale widać, że tutaj zadbaliście o te, że tak powiem, trapy. Dobra, tepamy się dalej. GTP Elite. Gildie HVN, znaczy, przepraszam, gildie Shit oceniamy 2 na 10, słuchajcie, 2 na 10. Teraz gildia HVN 100. Okej, jesteśmy na terenie gildii HVN. O kurde, Blaszka, patrzcie na to. Jaka epicka gildia. Zobaczcie sami. Naprawdę, moim zdaniem to jest jedna z lepszych gildii w tym momencie, jaką oceniliśmy, pod względem designu. Pierwsza gildia z tymi pixel artami naprawdę się postarała. Postarała się o pixel arty, a ta się gildia postarała o wygląd. Patrzcie na to. Jak to fajnie wygląda, epicko to wygląda. Moim zdaniem powinniśmy ich nagrodzić, ale tutaj już nie będą premium case'y, a mi się wydaje sponsor, słuchajcie. Zobaczymy, kto jest w tej gildii, ile osób budowało tą gildię. Zaraz wszystko zobaczymy. Info HVN. Hax Pospolity, dwie osoby, o kurde, Pex user Hax Pospolity. VIPa ma, widzę na edycję. Group Ad sponsor. Proszę bardzo, otrzymałeś sponsora na 30 dni. Nie wiem, czy ten twój kolega z gildii. O, a tu jest, proszę bardzo, a to jest z gildii Boro jakiś. Halo, załapałeś się na odcinek, gościu. Załapałeś się na odcinek, halo. Masz, porzucam ci troszeczkę skrzynek. O, to nie są co prawda premium case'y, ale chociaż będziesz miał skrzynki do swojej gildii. Zobaczymy, kto jeszcze budował tą gildię. Pex user John405. A, chyba chce screenshota, poczekaj, ziomeczku. On ma sponsora na zawsze, dobra, więc zostawiamy tego sponsora tamtemu ziomeczkowi, co daliśmy. Halo, screenshot, tylko że troszeczkę w ścianę, trochę krzywo patrzymy, ale okej. Dobra, tepamy się dalej, o, do ostatniej gildii, okej? GTP Elite 100. Okej, jesteśmy na terenie gildii Elite. Nie wygląda jakoś mega, hiper, super. Ale tak czy siak, widzę, że gildia, tu nawet, kurde, beczki nie ma, nic takiego. To jest, kurde, najbardziej biedniejsza gildia, najbardziej biedna gildia, słuchajcie. Na serwerze, tak mi się wydaje. Zobaczymy, co mają w skrzynkach, okej? Zobaczymy, co mają w skrzynkach. Tędy się schodzi, halo, bo ja nie wiem, czy ja w tym momencie im... O, słuchajcie, dobrze, że stoniarki na Dragonie się odnawiają, bo gdyby się nie odnawiały, to ta gildia oprócz stoniarek nic by nie miała na kuboidzie. Czekajcie. Zobaczymy, tutaj może jest zejście jakieś. O, dobra. Pokój publiczny. Okej. Wchodzić. Dobra, mi się wydaje, że to było zamierzone, słuchajcie. Ja już nie zwracam uwagi, ale nie, mi się wydaje, że to jest serio. Mi się wydaje, że to jest najbiedniejsza gildia na serwerze. Serio. Patrzcie na to. Najbiedniejsza gildia, a tu chociaż mają stoniarki, patrzcie. A tu nawet super szybkie, a dobra, w takim razie nie jest aż tak biedna. Dobra, okej, więc no ogólnie widać, że się chłopaki postarali. Że nie potrafią za bardzo budować, ale że się postarali bynajmniej, no. I zrobili jakąś gildię. Więc dobra, no co, ja już się z wami będę żegnał. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek ci się spodobał. Jeśli ci się spodobał, to pamiętaj, aby wziąć udział w konkursie. Nawet jak, słuchaj, albo nawet weź udział w konkursie, jak ci się nawet odcinek nie spodobał, stary, słuchaj. Bo można wygrać rangę, która jest warta 30 zł. No myślę, że się opłaca, słuchaj. Myślę, że się opłaca. Weź udział w konkursie. Wystarczy zasubskrybować kanał z dzwonkiem, zalajkować ten odcinek, a w komentarzu napisać swój nick. No i co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. I widzimy się w jutrzejszym odcinku. Na razie i siema. Elo!